życiu trzeba mieć jakieś pasje. Jedną z moich pasji jest zbieranie grzybów. To dzisiaj już trochę wymierające, ale przynosi mi to ogromnie dużo satysfakcji. Oto dorodny borowik. Tutaj na tej ścieżce, którą widzimy za sobą, takie borowiki można spotkać, kiedy wie się, kiedy wyjść do lasu. Trzeba pójść odpowiednio wcześnie, trzeba pójść w terminie, w którym grzyby mogą się pojawić. Trzeba wziąć pod uwagę temperaturę, opady, a także pełnię księżyca. Jesteśmy teraz ciągle w lipcu w tym lesie, a te grzyby już są i trzeba tylko wiedzieć, gdzie je zbierać. Podobnie jest w biznesie. W biznesie taki borowik to dorodny, wartościowy klient dla firmy. Na studiach podyplomowych menadżer do spraw kluczowych klientów cały moduł tematyczny poświęcony jest zagadnieniom identyfikacji, wartościowania, a także rozwijania relacji z klientami. W czasach kryzysu ważne jest nie tylko to, aby umieć zmanipulować segment docelowy rynku, tak aby pozyskać go w ramach jakiejś kampanii sprzedażowej czy promocyjno-reklamowej, ale ważne jest też to, aby umieć wzbogacać relacje z tym klientem i utrzymać go w dłuższym okresie czasu. Prawie 10 lat temu powołałem do życia studia podyplomowe menadżer do spraw kluczowych klientów. Już wtedy, obserwując to, co się dzieje w otoczeniu i pod wpływem doświadczeń dużych korporacji amerykańskich, odczułem, że tego typu kierunek studiów dobrze wpisuje się w tendencje zachodzące na polskim rynku. Ten kierunek studiów skierowany jest po pierwsze do osób, które już pracują na stanowiskach handlowych i chciałyby usystematyzować swoje doświadczenia, zdobyć wiedzę popartą studiami przypadków przedsiębiorstw w Polsce i za granicą, a także, co chciałbym podkreślić, rozszerzyć swoje praktyczne umiejętności. W toku tych prawie 10 lat miałem okazję współpracować z wieloma wykładowcami, trenerami i udało mi się zachować kontakt z takimi, którzy starają się zajęcia prowadzić w sposób interaktywny, przyjazny dla uczestników, ale też taki, który związany jest nie tylko z częścią wykładową, ale przede wszystkim z różnego rodzaju warsztatami, symulacjami oraz różnymi formami treningu osobowościowego. W ramach studiów podyplomowych menadżer do spraw kluczowych klientów wyłoniliśmy kilka bloków tematycznych. O jednym już powiedziałem. To właśnie zarządzanie relacjami z klientami. Oprócz tego, bardzo ważny blok, od którego właściwie zaczynają się studia, to Akademia Umiejętności Interpersonalnych. Wychodzimy z założenia, że na studia mogą aplikować osoby, które jeszcze nie mają doświadczeń sprzedażowych, pomocnych w rozwijaniu takich umiejętności, ale nawet tym osobom, które już mają takie doświadczenia, tego typu moduł tematyczny jest bardzo pomocny. W ramach zajęć Akademia Umiejętności Interpersonalnych odbywają się treningi chociażby z takich zagadnień jak autoprezentacja, mowa ciała, mowa werbalna, niewerbalna, budowanie zespołu, a także wystąpienia publiczne. Staramy się, aby te zajęcia były jak najbardziej interaktywne. Oprócz tych dwóch modułów mamy również moduł poświęcony stricte rozwojowi umiejętności sprzedażowych. To właśnie Akademia Umiejętności Sprzedażowych. Na zajęciach tych wykłady prowadzą i treningi nie tylko osoby, które mają tak zwany background akademicki, a więc przedstawiciele świata nauki, ale także w znacznej mierze osoby, które obecnie zajmują stanowiska kierownicze w pionach handlowych czy marketingowych. Więc staramy się, żeby wzbogacać, ciągle rozszerzać bazę naszych wykładowców. Nie chciałbym przedłużać tego naszego dzisiejszego spotkania. Chciałbym tylko powiedzieć, że to nagranie ma Państwa zachęcić do zainteresowania się studiami podyplomowymi menadżer do spraw kluczowych klientów, ale więcej, bardziej pogłębionych informacji szczegółowych możecie Państwo pozyskać, wchodząc na stronę internetową naszego kierunku studiów.
Poza tym uruchomiłem swoją własną stronę internetową maciejmitrega.pl, na której możecie Państwo zapoznać się z opiniami dotychczasowych słuchaczy studiów podyplomowych, którzy byli skłonni podzielić się swoimi doświadczeniami i zostały one opublikowane. Ponadto uruchomiliśmy osobny kanał na YouTube poświęcony studiom podyplomowym, którymi kieruję. To wszystko na dziś. Trzeba na grzyby.